Cześć. Ela. Bartek, miło mi. Mi również. A jak tylko otworzyłem drzwi, to zobaczyłem osobę taką, którą chciałem. Czyli blondynkę, ładną, uśmiechniętą. To zaczniemy na początku od wina. Super. I później podam przystawkę. Jak zobaczyłam Bartka w drzwiach, no nie był to mój ideał, jaki bym sobie wymarzyła, ale był bardzo miły. Później nam się rozmawiało dobrze. O, widzę, że ci ręce trochę drgają, spokojnie. Ciężka butelka. A rozumiem. Ale po pierwszym kieliszku będzie w porządku. Na początku miałem, wiadomo, zdenerwowany, ale później już było bardzo sympatycznie i miło, więc z minutą na minutę coraz lepiej. Jadasz kiedyś topinambur? Co? Topinambur. A co to jest? To jest to zielsko? Nie, to jest akurat rukola. A, dobra. Nie, to tego drugiego nie jadłam. To jest taka bulwa ziemniaczana. A. Zrobiłem z tego chipsy. Mm. Czyli lubisz gotować? No tak, jestem z zawodu kucharzem. O, no widzisz. A to tak na ogół, na co dzień, to czym się zajmujesz? Gram w teatrzykach dla dzieci. O. No. Gramy po przedszkolach, po domach kultury. To mi się spodobało, ponieważ no, lubi dzieci. Widać, że sprawia po prostu jej to frajdę. I myślę, że z taką osobą miło byłoby założyć rodzinę. Ejku, jak to fajnie kolorowo wygląda. Aż żal jeść. Nie, serio, bo taki ładny układ. Prawdziwy kulinarny artysta z tego Bartka. No ta bulwa jest dobra. Bo to były... To jak to jest taki ziemniak, tak? Czy i to się... Pierwsza zagadka odgadnięta. A to czerwone, to co dam? Czekaj. A to są owoce, tak? Czy? Aha, nie, warzywa. Posmakuj, przemyśl i dopiero odgaduj. Nie wiem. To nie jest polskie. Znaczy, ogólnie warzywo jest polskie, ale ten rodzaj nie jest pochodzenia polskiego. Troszeczkę z nią grałem. Żartowniś. Dobra, co to jest? Burak. Jakim ziemniakiem, burakiem, faktycznie. Nie, bo znałam skądś ten smak. Przystawka była przepyszna, naprawdę. I te buraki mnie zaskoczyły, naprawdę. I z tym sosem z limonki, naprawdę genialne. Bardzo mi smakowało. Może otworzysz kiedyś jakąś własną restaurację? No, chyba fajnie by było, co? Znaczy, to jest moje największe marzenie. No. A ty masz jakiś konkretny cel? Jakieś swoje największe marzenie? Do którego dążysz? Przeżyć życie szczęśliwie. Ja. Czyli optymistyczne. Tak, tak. A masz jakieś hobby? Najwięcej czasu spędzam na gotowaniu. To na gotowaniu, oprócz tego właśnie góry. To lubisz chodzić po górach i ogólnie tak? Właśnie to jest śmieszne, że nie lubię chodzić po górach, ale lubię jeździć w góry. O, też tak można. Właśnie wszystkich dziwi. W sumie, no. Po co się przemęczać? No to może co, toast? Tak. Za spotkanie? Za spotkanie. Do zdrowia. Za spotkanie i na odstresowanie. Teraz już chyba będzie lepiej po jakimś łyczku, co? Wina? Ale będzie bardzo dobre. Faktycznie, no może wzmocnić smaki. Może. I rozluźnić atmosferę. Może ci ręce przestaną drgać. Ale nie, już spoko. Tak? Tak, tak. No dobrze. Wiesz co, to może ja pójdę do toalety, dobra? Dobrze. Zaprowadzę cię. Miły człowiek, ale tak wyglądowo nie mój typ. Sympatyczna osoba. Bardzo uśmiechnięta, co mi się najważniejsze podobało w dziewczynie. Muszę go lepiej poznać. Na razie była przystawka, tak? Dowiedziałam się, że jest kucharzem. Bardzo, bardzo plusuję.